I do Aserpsa z Kasinek z Hearts of Iron 4, gram oczywiście jako Włochy. I w tym odcinku ciśniemy Jugosławię, która traci więcej ludzi. No ale toż troszkę długo nam trwa właśnie atak, zobaczymy co tutaj mamy do rozdysponowania, jeżeli chodzi o punkty. Piechota. Tylko specjalista. Specjalista jest u kawalerii. Morale armii, tylko... No mamy dosyć słabych doradców. O wiele lepszy ma Australia na pewno. Weźmiemy tego pana, żeby piechota tutaj lepiej atakowała. Tutaj widzę, że zrobili mi lukę. Dziękuję bardzo. Coś takiego zawsze chciałem zobaczyć. Ajajajaj, ja chciałem ich okrążyć, a to już zajęli. Okej, okay, z tej strony pobawię się ręcznie. Bardzo. Troszkę dziwnie to zabrzmiało, że pobawię się ręcznie. Ale taka prawda. Czy tu ich okrążę jeszcze? Nie, nie okrążę chyba. No ale. Zaraz Sarajewo zdajmiemy. Nie idzie tutaj żadnych zamachów. Na żadne. Na żadnych monarchów. Proszę okrążyć ich jak najlepiej. Jak najsprawniej, jak najszybciej. Tutaj się pojawili. Zaraz luka się zrobi, zaraz luka się zrobi. Jest! Kurwa. Nie, jeszcze idą. Jest teraz. Dobra, to zobaczę co zrobią. Zaatakowali mnie tutaj. Baranie, barany. Zostań tutaj. Tak jak przejdą tu pół biedy. Dobra, niszczymy ich w tym miejscu. Mam wolne stocznie. Dam na okręt podwodny. Też okręty podwodne są do niszczenia konwojów bardziej. Tu pancerniki zainwestuję później. Widzę tutaj troszkę linia ofensywna już się skończyła w pewien sposób. Tego już do Belgradu ją zrobię. Tu jaka luka jest w ogóle w jednej, po jednej i drugiej stronie. Tą lukę chcę wykorzystać do Belgradu szczególnie. A szczególnie o katastrofach Hindenburga. Szczególnie chcę wykorzystać tą lukę, by rozszerzyć im front. Żeby zmniejszyli ilość swoich dywizji i żeby łatwiej było mi ich cisnąć, bo komputer jest głupi i nie ogarnie co się dzieje. Ach, tutaj zajęli widzę. Odważnie, dzielnie. Pomysłowo. Incydent na moście Marco Polo. Ach, już byli tutaj. Widzisz, ich widziałem na miejscu. Dobra, nie atakuj, wycofał się ze Skopie. No dobra, niech będzie. Ja też chcę tutaj zmniejszę front. A ja chciałem tutaj iść już. A skoro atakuję z tej strony, to tutaj są. Nie, tutaj są góry. Teraz połączę sobie dwa fronty. V1. Cały czas brakuje zaopatrzenia, wsparcia. Pójdę jak w tą holowaną artylerię. Zrobiła mi się nowe 5 dywizji przeszkół. O, tu jest luka. Cudownie. Cyk, cyk. Nie, nie w ten sposób. Kurwa! Jestem odcięty i chuj. Zwana mechanika. Idźcie tutaj dociąć swojego. Już idę, przyjacielu! I'm coming! Też nie najfajniej zabrzmiało, że I'm coming, ale okej. Okay. I'm coming, o. To już lepiej brzmi.
Nieśmieszne. Tak, przydałoby się sprawić, żeby kolejna dywizja wyparowała. Ona już nie ma jak uciec. Nie ma jak spierdolić. Co się dzieje? Połącz tutaj. Jest bitwa, ale oni od razu spierdzielają, to jest głupie. Czy głupie, no normalne zachowanie akurat. Ale głupie pod względem, że właśnie nie można tego wykorzystać dobrze. Dawaj, bądź przed nimi, bądź. Nie był. Ale dali się okrążyć teraz. Ej, no tyle mi się wydaje teraz. To mi się wydaje. Emilia Earhart okrąża świat. Tu już są podzieleni, znaczy połączona moja armia. Więc atakujcie ich, żeby ich skończyć już. Tak do końca, tak porządnie. Widzę, że dzielnie walczą na Bałkanach. Czyli nie walczą, bo nie ataj samolotów moich. Bombowce morskie akurat tu się przydadzą. Połowa, żeby się nie poginęli przypadkiem, jakbym nie zauważył. I tak, bombardujecie. Tak. Wszyscy po połowie, że ograniczyć stratę, jednocześnie, żeby była pomoc. Syk. Zostaje myśliwce, teraz trzeba podesłać. Jest troszkę myśliwców. W jednym i drugim była przewaga. Wojska japońskie na granicy chińskiej. Już wkraczam do Belgradu. Jestem w Belgradzie. I kapitulacja, tak. Zajmij wszystkie regiony. Tam się bawić jakieś tutaj satelity. Jest tylko jeden naturalny satelita. Księżyc, jakby ktoś nie wiedział. A zobaczmy, co tutaj jest. Wpływ działalności partyzantów na nas. Opinia, sama ideologia, koszt przekształcania. Koszt budowy w fabryk i... O kurwa, nie robiłem tego, zapomniałem o tym. Traktat z Niemcami. A, wsparcie Włoch. Nie, to pójdę... A pójdę w rozwój przemysłu, żeby rozbudować to. A widzę, że już to kończycie. Ile mam w ogóle mogę podesłać tutaj dywizji? Nieuzasadni cel. Jeśli ochotników, mogę mam 3 dywizje podesłać. Pod dowództwem tego pana, wyślij ochotników. Tak. Wielkie natarcie. No i cóż, na razie mogę tylko oczekiwać, aż wybuchnie ta druga wojna światowa. Tego też powodu, że zrobiłem takie napięcie światowe, że na serio od razu Francja z Wielką Brytanią ruszą na mnie. Chyba, że to ja ruszę na nich. Tam na nie. Oczywiście chyba zgłosić chęć dołączenia do frakcji to jest teraz normalna rzecz dla mnie. Trzeba ją wykorzystać. Niemcy obecnie posiadają dywizji tylko 56. W sumie ja powinienem właśnie też podobną liczbę. Dodam trochę więcej dywizji. Troszkę, znacznie więcej dywizji. Bo sprzęt wsparcia w końcu zaczął wyrabiać.
Widzę, że stal tutaj troszkę ubolewa. Czy ubolewa pod tym względem, że udało mi się w końcu osiągnąć dobrą ilość fabryk poprzez zajęcie... poprzez zajęcie Jugosławii. To wszystko mam... infrastruktura, tam, co to jest. Te dywizje tutaj przyleciały, przybyły. Koncentracja przemysłu. Co by tutaj wziąć? Lepszą artylerię. Czołgi lekkie. Bo mam czołgi lekkie właśnie. Oddziały złożone z czołgów lekkich. 20 aktywnych fabryk, które coś robią pożytecznego. No ale o Niemcy. Cały czas się zastanawiam, jakie to było ciekawe uczucie. Ciekawe uczucie, taka sytuacja na polu bitwy, że nagle w Hiszpanii ścierają się wojska niemieckie albo włoskie kontra wojska radzieckie. I taka sytuacja jest, że nie twoja wojna w ogóle, ale widzisz tutaj dwa różne państwa, dwie różne ideologie naparzające się za sobą o kogoś innego w ten sposób. Barcelonę trudno będzie tutaj przebić. Do Barcelony się przebić. Przez rzekę się przebije. Tutaj oni ładnie doświadczenie nabierają. Bułgaria. No mamy to, ten sojusz z Bułgarią. Ten... Carytat. Kuźwa, jak to się nazywało? Cara Borysa. Jak się nazywała ta frakcja? Czy frakcja? No jak się nazywał rodzaj rządu, gdzie był car? Carat. O, a nie carytat, kurwa. Carat. Jeszcze nie teraz. Kuźwa. Chciał tam hiszpańskie wojska stanąć. Zacząć dzielnie chronić. Kurwa, już tam nie idziecie? Liczyłem, że pójdziecie. Moment, bo mi się zakończyło to. Zespół badawczy oczywiście. No, są tutaj dwie dywizje. Jak zajmę Barcelonę, to jest szansa, że ta wojna się zakończy. Akurat posiłki tam postanowili teraz wezwać. Ej, no walczcie tutaj, bo jak nie odetną, to się zdenerwuje. Wojsko radzieckie i republiki. No, Niemcy nie nadą się przepchnąć. Mają zaopatrzenie. Niedoświadczone wojsko. No już padła tutaj. Tak, padła republika hiszpańska. A nacjonalistyczną Hiszpanię. A pójdę sobie w tą artylerię. Jakie mam tutaj zapasy artylerii? Mam ładne. Wezmę sobie bataliony piechoty. Zwiększę w ogóle tą piechotę, bo mnie to dobija, jakie to jest małe. I tutaj także. I ładnie się zwiększyła liczba wojska. Zaraz będzie wielki pobór do armii. Poleci chyba. Leci tak. Ile? 50k. Nie najgorzej. Nie było jakiejś wielkiej czystki z powodu poboru. No, ale też nie najlepiej. Nie, to nie był jakiś piękny wynik. Zasmuciłem się tak troszkę. Dwie fabryki dam tutaj. To jednak samoloty się robiły. I bombowce morskie się przydadzą, no, w walce przeciwko flocie brytyjskiej. Handel gumą. Ja się najbardziej tego nie obawiam. Smuci mnie fakt, że podczas początku wojny będę miał... My nie będziemy mieli gumy. No, dajmy sobie tutaj jakąś flotę, jakąkolwiek. Ta sobie tutaj stoi. Kurwa, jakieś gówno. Spadło z sufitu i... Nieważne. A żeby dostać się w ogóle tutaj do Holandii dobrze, to byśmy musieli zająć tutaj oczywiście te tereny pojedyncze i zająć Indię. A to jest tyle pieprzenia się z tym, chyba że Holandię bym zajął, ale już takie napięcie światowe mam, że nie dałbym rady, żeby od razu zająć i skończyć ją. Wcześniej mógłbym spróbować tymi desantami się pomęczyć, ale tylko 10 dywizji mógłbym przenieść. Ja mam chyba rozwiniętą technologię desantową, tak?
Pierwszą, tak, okej. Oddziały, które walczyły, już wróciły. Wy jesteście przetrenowani, dlatego pójdziecie do tej armii. Wy tak. A dla was już mam plan desantu obok Marsylii. No, jak już mówiłem, kolejna wojna to będzie wojna z światowa. W sumie tak myślę. Tak myślę. Kto mi zabroni? Rozszerzyć jeszcze ilościowo moją armię. Budownictwo, budownictwo, budownictwo. Tutaj wydobycie. Oczywiście to znaczy, że te armie też muszę przeszkolić, bo zaraz padną. Chociaż część doświadczenia padnie. A natomiast sama armia pod lędem po prostu bycia, czyli dywizja pod lędem bycia dywizją, będzie dobra. Szybkość armii, reorganizacja dywizji, koncern przemysłowy. Kurde, te opinie są tak mało warte tutaj. No chyba pełny pobór już. Żeby nie mieć problemów z ilością ludzi. To mi się w miesiąc odnowi wyposażenie. Ale to, jak moja armia będzie silniejsza, to akurat jest zarąbiste. Powód do dumy. A więc tak, lecimy tutaj. Tutaj lecimy. Chyba pójdę właśnie w maszynę liczącą. I teraz pójdę. A, bo musieli moi ochotnicy walczyć. I dopiero wtedy mógłbym to zrobić. No i cóż, Baleary poszły w dupę. No i nie ma co płakać. Wielkie Włochy też nie posiadam, więc nie ma co płakać. Bliskie stosunki z Rumunią wezmę, żeby już polepszać tutaj i zrobić ich faszystów. Z nich faszystów. Ich, z nich i z nich. Dobra, tu faszyzm nie spada, już się bałem. Polska chce współpracę nadbałtyckie, czyli że druga wojna światowa może wybuchnąć troszkę później. Druga wojna światowa może wybuchnąć troszkę później. Z tego też powodu, że jak Niemcy zaatakują Polskę, to Polska... będzie wojna tylko z Polską i Litwą. No i może Łotwą i Estonią jak dołączą do Międzymorza. A tak to czy nie będzie problemów. Ej. Węgry. Wy macie duże pokłady surowców. To uświadomiłem właśnie, że macie dużo aluminium. Dlatego dopóki przez jakiś czas nie szykuje się wojna z Francją, może się szykować wojna z wami. To powiedział, że tego czasu mamy nie wykorzystać. Tutaj to wojsko jest oczywiście w Afryce gotowe. Te dywizje wyślę do Afryki i dam właśnie, że mają być w Afryce, bo głównie Włochy to liczą, chodziło o to we Włoszech, żeby tutaj rozwinęli się w Afryce. Jak się rozwinę w Afryce i będzie wojna z ZSRR-em z czasem, to oczywiście, że pójdę tutaj na Turcję, na Grecję, Iran, Cesarstwo Indyjskie. I w ten sposób jakoś w końcu sięgnę do Stanów. Mogę tam zrobić tak, że oczywiście to już teraz by się przydało, zwiększenie popularności partii. No to mogę od początku to w sumie robić. Dobra, a nie, w sumie nie. Bo chcę przerwać zwiększenie popularności partii w momencie, jak będzie dosyć duże, na tyle, by dokonać przewrót. Bo jak dokonam przewrót i zrobię go na wschodzie, na przykład na Florydzie, będę cały czas miał wolne
Wolne tutaj Los Angeles, Kalifornia. Oni mają dużą jedność narodową, dosyć. I będę w stanie właśnie zniukdemować ich. No chyba, że bym poszedł tymi Włochami w ten sposób. Żebym zajął na przykład tutaj tą Gujanę francuską. Później na przykład, nie wiem, Wenezuelę, chociaż Wenezuela jest faszystowska. To Kolumbia, chociaż to już jest Pax Americana i gwarancja. Ale i tak. Mógłbym zająć te prowincje, trzy. Poskakać tutaj po wyspach, no bo jednak ma Zjednoczone Królestwo trochę. Zaatakować Meksyk. No i w ten oto sposób przerzucić moje samoloty i bomby atomowe, już, ale to już mówię, późniejszy etap. I ścisnąć Amerykanów. Co by tutaj zrobić? Wielkie autostrady mógłbym zrobić. Chyba to pójdę. Wojna z Grecją. Na razie nie ma co. Pójdziemy niemiecką współpracę wojskową. Później idę w Europę właśnie. A to nie agresji, spoko. Ale tak patrzę, bo mam za pół godziny iść na siłkę się szykować. Więc chyba jeszcze jeden odcinek zdążę nagrać po tym. Czyli może troszkę później niż pół godziny, tak 40 minut mam. A więc tak. Na razie pójdę w lekkie. Chyba później się nie da upgrade'ować, bo już później. No powiedz, czemu nie idziesz w ciężkie? Ciężkie są lepsze. No ale kurwa, no później już to AI się tak ciśnie po prostu. Aż troszkę ich szkoda. Produkcja. Mi na czołg lekki dwójeczkę. Jak właśnie ilość tych czołgów lekkich wygląda, bo nie będę dawać stroje, po prostu to będę tutaj upgrade'ować. To ilość czołgów lekkich. Pojazdy samochodowe także. Piechota zmotoryzowana. To znaczy oczywiście konieczność przeszkolenia. Tutaj też w sumie, bo upgrade'owałem wszystkie te dywizje. Już nie musicie się szkolić. Jeszcze musicie. Tutaj nie mam żadnych czołgów, ale tutaj chyba mam czołgi. A w sumie jest to czołgi są już troszkę doświadczone, po prostu doświadczenie spadnie. Przestańcie się szkolić, żeby więcej zaopatrzenia leciało. Bo jednak które zaopatrzenie piechoty spadło ze względu na skończone rekrutacje. Ale to fajnie, że tak wojsko leci. Posiadamy w armii no, ponad milion ludzi już. 70 dywizji. Niemcy posiadają dywizji 76, czyli gonimy Niemców. To jest dobra informacja, bo często Włosi potrafią być silniejsi niż Niemcy w czasie gry. Ale o kuźwa, ile ma oni tutaj mają. Ile. Nie! O ja pierdolę. Jak nie wezmę Niemców do tej wojny, to się zesram. A Niemcy muszą w takim razie Anschluss Austrii zrobić. Bo wtedy nie mam szans. A chyba do tego momentu powinni Anschluss zrobić, chociaż na to liczę. No bo Anschluss jest kolejny. I o traktat i pewnie pójdzie teraz Anschluss. Jak zrobią Anschluss, to podeślą tutaj dywizję i damy radę ich zaatakować z większej ilości stron. Pewnie tak. Liczę, wierzę. Znaczy, ciebie, panie, to ja dam na awans od razu. To ja mam wolną tą. Tam atak piechoty. Wolną technologię. Wy się już pewnie tutaj macie tak, pełen macie. Do desantu, zaopatrzenie pełne. Lecimy wielkie autostrady i dalej lecimy w ropę, bo ropa się przyda. Jednak ropa troszkę nas boli, więcej ropy się właśnie przyda. Tak, też teraz tutaj. I dopóki mam możliwość brania gumy od Holandii, która tego nie wykorzysta na moją niekorzyść, bo praktycznie od razu padnie, to trzeba brać tą możliwość. Chociaż aluminium akurat mam duże. Czy to. Ile dostaję z eksportu? 7. Sprzętu wsparcia widzę teraz od cholery. Dlatego tam troszkę więcej w czołgi. Jeden czołg więcej.
Bombowce morskie widzę poszły jak cholera. Oddam resztę wyposażenie piechoty, bo widzę, że wyposażenie piechoty troszkę kuleje. No i na tej gumie, jak mówiłem, nie możemy teraz oszczędzać. Póki jest, to trzeba szaleć. Bo bombowce morskie rzeczywiście się przydadzą. Jak będzie tutaj Wielka Brytania pływać swoją ukochaną flotą, najlepszą. Nie tak, przytrzymaj shift, naciśnij. Okej. Kraj zadunajski stał się zasadniony. Pani jakieś 2 miesiące posiadam możliwość, tak, 2 miesiące. Jest, Anschluss, robił Anschluss. Jako, że to jest państwo faszystowskie, to demokraci mu nie pomogą. Wiesz, tutaj polecić, żebyście mieli bliżej. Ziu, autostradami. Skoro mamy do lipca, to wy się zdążycie przeszkolić. Oni zdążą wchłonąć Austrię. No i będzie wszystko cacy. Tutaj pójdę może w... Już mam moce strategiczne, chyba nie, coś bardziej się teraz przyda. Lepsze mamy wyposażenie piechoty. Jak będzie pokój, to ja chcę głównie tą część, właśnie północne Węgry. Widzę, jakaś ropa jest. Ja chcę północne Węgry, nawet jakby tutaj będzie po prostu taka enklawa tutaj. Dzięki temu zdobędę więcej państw, które będą chciały eksport ode mnie. Ja mam ograniczony eksport, ale i tak pewnie w większości nie wykorzystują. Morale armii, czy w coś innego. A pójdę w koncern przemysłowy. Bo wszystko mam specjalisty, zero ekspertów praktycznie, na tym co mi zależy. A pójdę w koncern przemysłowy. Wielkie autostrady. No nie, miałem iść poszukiwanie ropy, dobra. Pan to długo zajmie? Okej. Jesteście przeszkoleni. Dlatego pójdziecie tutaj. Ja nie wiem, co liczę. Wy szybko wesprzecie mnie swoim wojskiem na granicy węgierskiej. Cel mi się kończy 14 lipca. Samoloty w rezerwach. A no właśnie, dobrze, że przypomniałeś, że mam samoloty tutaj. Na pewno wsparcie samolotu mi się przyda na Węgrzech. Żeby niczego nie spieprzyć. Państwo włoskie, bo już wolę stracić na... Wolę już nawet stracić troszkę prestiżu czy tam jedności narodowej niż stracić państwo na rzecz Węgier, które są silniejsze ode mnie w tym momencie. Ale sobie latacie tam na Adriatyku. Tutaj, połowa. Okej, jest dominacja i lecimy, ryzykujemy. Wiedziałem, że nastąpi atak na mnie. Rzesza Niemiecka i ja na Węgry. Co by tutaj wziąć? Lepszą artylerię jeszcze nie. Zwiad mógłbym pójść. Aj, kuźwa. Raz, wy nie atakujecie.
Raz wydacie sobie radę, dwa wyjdziecie tutaj. I o to mi chodziło. Trzy, połowa z was idzie tutaj. Idziecie na Budapeszt od razu. Ktoś mi wcześniej zwrócił uwagę, jak szedłem na Rumunię, że to jest, tu jest Bukareszt, tu jest Budapeszt. A trzeba zabezpieczyć tą linię. Ej, ta wojna może pójść szybciej niż się spodziewałem. Koniec? Nie, jeszcze walczą. Nie bardzo, ale jeszcze walczą. O, pecz. Czy teraz wy atakujecie? Waszym wszystkim głównym celem jest ten pecz. Teraz jakiekolwiek inne miasto starczy. Teraz mógłbym tutaj dać dzidę do... No tego, do Debreczyna. O, okej. Zajmijmy wszystkie regiony. Niemcy pomocni byliście, gotowe. No i ja myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku, jak już będzie okres, w którym wojna ma wybuchnąć. Albo nie, no sobie po prostu nagram, może pogadam sobie po prostu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z naszego wspaniałego państwa włoskiego. Cześć, pa.